rano. Trochę śniegu napadało, to trzeba wyjechać KTM-em się zapoznać, nie? Jeszcze nie zimą nie jeździłem. Ale już czuję bajeczka. Będzie. Obona z tyłu nowa. Tak to się spoko jedzie. A na jakiejś trawie czy coś trochę gazu i już bokiem leci. Także niech pada, będą kuligi. Będziemy testować dętki i jakieś inne wynalazki. Najgorsze jest, jak jest dużo śniegu, no to nie wiadomo co jest pod nim, nie? Jakaś dziura, kamień i łatwo o glebę. Ale teraz jeszcze tak nie ma dużo, no bo jak widzicie, trawa wystaje trochę. Jakoś koło minus 3 jest, także nie jest jakoś zimno. Jakby była łysa opona, to myślę, że by było ciężko, bo by całkiem koło ujeżdżało. A tak leje pięknie. Plan jest na kulik jakiś taki dłuższy ciągnikiem przez lasy zrobić i jadę zobaczyć, jakby tą trasę szło tu przez te lasy zrobić tym ciągnikiem, no bo wiadomo, jak więcej osób będzie, to fajnie by jakieś kółko, o kurde, kółko było zrobić. Kolejni nie widać, łatwo wyglepić. Ale tu kurna dziury, nie wiem jak na tych sankach się pojedzie. No o, jakie dziury pod śniegiem. Jakąś rundkę się może zrobić, bo na drogi to strach trochę wyjeżdżać. Jak ciągnik bez papierów, o sarny, sarny. Będzie fajnie, fajne ujęcie. Zaraz się na miniaturkę da. Prawie wpadłem w sarny. Tu jest ta nasza łąka. To się gumy uczę. Zobaczcie, jak opona jest, to śnieg, nie śnieg. Jak klei ładnie. Ona się zimą gumy uczyć. Super, kurde, nawet nie czuć, że jakaś kurna trakcja się gubi. Troszkę czuć, ale wiadomo. O, teraz już ciężej. Zależy od miejsca chyba. Ale śniegu. Trzeba foteczkę strzelić w tym śniegu. Obowiązkowo. Taką osłonkę nawet jak sobie kupiłem. To w sumie najtańsza jaka była. Bo nie wiem, z 5 dych to taka guma, dwie opaski i trzyma. Bo zawsze po tych kamieniach jak go ściągam, to wydech wystaje, no i się rysa, nie? Może coś tam to osłoni, jak nie to można taką droższą kupić zawsze, ale zobaczymy jak to zda egzamin. Pierwszy raz dzisiaj motoskopki odpalałem, bo aku już tak słabo stało trochę, zimno jest, no i był problem, ale kopnięcie jedno i gada maszynka. Teraz już powinno zapalić, bo się chyba trochę podładował. Subcio, śnieżek. Dobra, jadę tej trasy szukać. Jakieś tam przebitki się powrzuca. Oczywiście. O, tu przez las idzie fajna trasa. Może tu by ciągnikiem się być. Trochę gałęzi. Tak, tylko gdzie tu ona pójdzie? Tu jakieś korzenie.
byśmy wyjechali. I ma gdzie za bardzo, to jest strach, mówię, na drogi wyjeżdżać, bo no nie wiadomo co to będzie tam na drogach. Właśnie, u kogoś na podwórku, kurwa. To tu nie pojedziemy na kuliku na pewno. Także jedyna opcja tu, koło i tu. Zabra taki szybki odcinek, kurde. KTM-a trochę rozgrzałem. Jadę do domu, bo ręce zimno. Trzeba dobre rękawiczki ubrać na kulik. Na asfalcie to już trzeba uważać. No, na asfalcie to już tył chodzi fajnie. Ale dobrze, że jest oponka, bo tak to wiesz, mógł być problem. Podriftować idzie motorem też. Tak, kurwa, driftów na asfalcie się zaśpiewa. A wiedziałem, że to się tak skończy. Motorem to kurwa trochę mocniej odkręci się i o, człowiek leży. Tylko czuć jak ujeżdża. Dobra, teraz już jadę do domu, nie śpiruję. Starczy, trzymajcie się. Narka.